Teddy, kibicom w Polsce nie trzeba cię przedstawiać. Wiele sezonów spędziłeś na polskich taflach. Powiedz, skąd decyzja o tym, żeby wrócić do naszego kraju? Po pierwsze to decyzja rodzinna, bo czekamy na drugie dziecko. To nie chciałem tak na odległość to wszystko załatwić, to trudne dla mnie. Wolałem być w domu i jak na Polski, no to nie ma co ukrywać, no, w tej chwili najlepszy klub jest w Krakowie. Nie? No właśnie, czy to był dla ciebie taki podstawowy argument, że Krakowia to jest najmocniejszy klub, czy być może jakieś inne czynniki cię zachęciły, jak Liga Mistrzów, być może współpraca z trenerem Rochaczkiem, jak to wyglądało? No powiedzmy to i to, bo trenowałem właśnie rok temu, mi pozwolili trenować z nimi przed sezonem w zagranicy i doceniam takie rzeczy i ze strony trenera i Ligi Mistrzów też już zagrałem i to jest fajna zabawa i to też mi pomogło zdecydować. Powiedz jeszcze kilka słów o Lidze Mistrzów, bo przecież mimo, że no, nie grałeś w Krakowi, która w tamtym sezonie, jak wiemy, wystąpiła po raz pierwszy w Champions League, no, ale ty już miałeś okazję grać w tych elitarnych rozgrywkach. No i powiedz, z czym to się je? Jakie były twoje wrażenia z Ligi Mistrzów? No powiedzmy, że w każdym kraju jest inaczej się gra, nie? Zdecydowanie dla nas będzie nie łatwiej, bo wiadomo, mamy na papiery z każdymi przegramy, ale będzie łatwiej się grać z Niemcami i z drużyną z Finlandii niż z szwedzki, nie? Bo hokej tam jest inaczej, trzymają ten krążek i myślę, że to będzie bardzo trudny. Ale no, Ligi Mistrzów jest tak właśnie, że nauczysz się od kogoś innego, nie? I to właśnie jest fajne w tym. Grałeś w Polsce, kilka sezonów poza granicami. Powiedz, jak wygląda to porównanie, jeżeli chodzi o polską ligę, z tymi, powiedzmy, bardziej renomowanymi ligami, jeżeli chodzi o Europę? Nie ma co ukrywać. Finansowo to jest mega duża różnica, dlatego tam cały hokej jest inaczej reklamowany. Zawodników są lepsze, bo dostają właśnie dużo więcej pieniędzy. No całe trochę to jest jakby religii w tej kraju, jak Szwecji, Finlandii i tak dalej, nie? W Polsce i Francja to jeszcze to jest już lepiej niż kiedyś, ale brakuje jeszcze reklama, telewizji więcej i to wszystko, nie? Kibice pamiętają cię jakiego takiego gościa mocno agresywnego na lodzie, ale oczywiście w zgodzie z duchem sportu, z duchem fair. Czy nic się nie zmieniło, czy dalej jesteś takim twardym Teddym, jakiego tutaj pamiętamy? No powiedzmy, że dorosłym, nie? Czy jakoś tak. Ale lubię wygrywać, nie lubię przegrać i się nie zmieniłem z tym, że będę zły i będę niemiły na lodzie, jeżeli przegramy i tak to będę trzymać do końca życia.